Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Pewnie zastanawiacie się, gdzie jestem. Jestem koło domku. Chmura, idealnie, idealnie w dobrym momencie chmura się pojawiła. Moi drodzy, jestem koło domku. Możecie się spodziewać, co nas czeka. Znaczy, jeszcze nie w dzisiejszym odcinku, gdyż zabrakło mi surowca i dopiero dzisiaj wpadłem na to, że w sumie łaziliśmy po nederze, a ja twierdzę, że mi surowca brakowało. Brakuje, co nie? Moi drodzy, zejdę jeszcze w ten sposób, wiecie. Nie będę ryzykował. Albo nie, kurde, dobra, przyspieszymy sobie to trochę. Wiecie o co chodzi, co nie? Wśród achievementów do zdobycia są achievementy, które wiążą się z... z wysokościami. Choćby z wyskoczeniem z najwyższego możliwego punktu w grze do najniższego. I do tego właśnie przygotowania teraz, moi drodzy, robię. Ua! Ajajaj! A się tego narodziło! Ja pierniczę. Ej, przerąbane, co jest? Ile tych creeperów tu jest? Ja pierdziu! Aż lepiej, żebym... W sensie, i tak nie pójdę spać, więc lepiej, żebym trochę powalczył. O, Ken! Czy to pierwszy wybuchnięty creeper na tym świecie? Jeśli tak, to ostatni. Ja pierdziu! No, powiem wam, chwila emocji była. No dobra. Także ten, nie będę was w odcinku zanudzał tym, żeby budować te schodki w górę, tym bardziej, że jestem chyba dopiero, jeśli dobrze pamiętam, bo robiłem to parę dni temu, to jestem chyba dopiero w 1/3 wysokości świata. Czyli około bodajże 120 kratki, coś takiego. Czy tam 140, coś takiego mniej więcej. No i temat jest taki, że troszkę to zajmie czasu, więc nie byłby to najciekawszy content dla was, żebym ja na odcinku budował te schodki, więc postanowiłem, że nie będę ich na odcinku budował, tylko ogarnę je sobie poza odcinkami, a was zaproszę już na gotowe i sobie skoczymy. Poza tym to nie będzie jedyne, co chcę w związku z tymi schodkami zrobić. Moi drodzy, jak się możecie spodziewać, mamy jeszcze achievement związany z handlowaniem w najwyższym możliwym punkcie, co oznacza, że muszę zaciągnąć tam jakoś... Muszę tam jakoś zaciągnąć... Kurde, ale mi za plecami łaził, czajcie? Skubańca. Deeper Creeper. Muszę... O, mother. Nie mogę się skupić przez te walki wszystkie. Dobra. Muszę co? Muszę zrobić tory, żeby go sprawnie... Go. Żeby... Ej, to się zablokowało w ogóle. Żeby sprawnie sobie villagera zaciągnąć na górę bez większego problemu. Więc taki jest zamysł, że to zrobię. jak wyjdzie, zobaczymy. A to wciąż nie koniec moich planów na te schodki. Ponieważ, kurde, ej, czajcie, ile ich tu jest? Ponieważ chciałbym dla ułatwienia rozgrywki i zdobycia niektórych itemsów, szczególnie chodzi mi o enderperełki, ale jestem w stanie to dostosować tak czy siak. Chciałbym zrobić sobie, korzystając już z wysokości, z tego, że jest to miejsce, gdzie ja będę dość aktywny, mob grindera. Nawet nie ekspiarkę, mob grindera. Chociaż kto wie, może zrobię to z opcją ekspienia, co nie? To też nie jest głupie. Chociaż już mam 39 level, całkiem przyzwoicie. W sumie parę rzeczy mogę już sobie zakląć, takich porządniejszych. Ale no cóż. Dobra. Doświetlamy dalej. Ja na normalu jestem, co nie? Ja wiem, że mam tarczę, mordeczki. Ja wiem, nie musicie krzyczeć. Ale... Ale... Nie chcę z nich za szybko... W sensie... Jak jestem w trakcie akcji, to co ja będę się skupiał na zmianie itemku, co?
Tym bardziej, że jest noc. Teraz jesteśmy doświetleni, to tam wiecie. Dobra. Mamy to. Aż mi trochę pogubiło klatek w trakcie tej walki, ale dobra. Myślę, że w miarę oczyściliśmy okolice. Zjem sobie jeszcze i spróbujemy sobie jeszcze to doświetlić bardziej, bo w sumie widzę, że tutaj to jest trochę bida. Dobra. Tu proszę bardzo. Już myślałem, że slajma słyszę. Takie plasknięcie było, ale jednak nie. No, jak się podoświetlamy, to będzie trochę bezpieczniej. Wystarczy póki co. Więc już następne noski powinny być spokojniejsze. Dobra, jeszcze tutaj ten kawałek plaży. Więc będzie troszkę więcej spokoju po prostu. Tym bardziej, że skoro mnie noc zastanie przy tej wieży. Ja wiem, że to prymitywnie wygląda i w ogóle sklejka różnych, różnych elementów. Ale postanowiłem jakby nie skupiać się na tym, żeby to było najpiękniejsze na świecie. Tylko żeby było funkcjonalne. A w tej formie to zrobiłem ze względu na to, żeby... A, o, cześć. W tej formie zrobiłem to ze względu na to, żeby dało się tam schodki dowalić. Chociaż te zakręty, różnie będzie z tymi zakrętami, ale przekonamy się, jak to będzie. Kurde, a gdyby wstępnie wyczaić sobie twierdzę... Ej, to nie jest głupi pomysł, wiecie? Ej, ja przez te wszystkie walki zapomniałem, o której zacząłem nagrywać, ale dobra. Jakoś sobie damy radę. Macie rację, mordeczki. Spróbujemy sobie dzisiaj wyczaić twierdzę, co? Bo mamy trochę perełek, więc... Jest taka możliwość. Okej. Mamy 8 perełek. Pół staka perełek, więc spoko pod tym kątem. Łuczek sobie w sumie możemy naprawić od razu. Ideolo. Myślę, że to będzie serio fajna opcja. Ale nie, kurde, oko kresu robiło się razem z tymi cośkami z Blaze Rodów, co nie? Dobrze myślę. Dobra, dwa wychodzą z jednego, dobra. Tak jak miałem w planach, zostaje mi jeden Blaze Road w razie W. Mamy oko kresu, mordeczki. No dobra. Dobra. Wydaje mi się, że jesteśmy wystarczająco dobrze dozbrojeni na to, chociaż już widzę, że mi się część ekwipunku zaczyna kończyć. Żarełko jest? Jest, dobra. Łódeczka. Nie jest w planach, że dzisiaj tam wejdę, bo nie zrobię dzisiaj smoka, ale jest w planach, że chociaż to odnajdę i jakoś sobie oznaczę, a jak o tym mowa, to weźmiemy sobie jakiegoś budulca do oznaczenia, co? Wezmę sobie netherowe, bo obstawiam, że netherowych trochę mam tych śmieciuchów, no troszkę jest, więc one też zostaną wykorzystane do dobudowania do końca mojej wieży. Będzie to strasznie brzydko wyglądać, ale wiecie co? Jakiś czas temu zrobiłem sobie taki... Takie co? O! Jakiś czas temu zrobiłem sobie taki bajer, znaczy jakiś czas temu, no z rok, dwa lata temu, że ze znajomymi... Naprawdę, ej, co z tymi perełkami? Że ze znajomymi, moi drodzy, zaczęliśmy budować tak jakby był, nie wiem, 2010 rok. Tak sobie serwer zrobiliśmy na kompletnym luzie, na wyjebce, co nie, bez starania się. Budowle, wiecie, z desek i tak dalej, domki z desek. I kurczę, był to taki fajny klimat, że to jest wowi. Dobra, moi drodzy. Wejdziemy sobie tutaj na koniec tych rusztowań. Myślę, że wystarczająca wysokość. Dobra. I... Dobra, czyli to będzie w tę stronę. A! Dobrze, dobry rzut! Jak się uda, to może się jeszcze okazać, że możemy dziś portal aktywować, ale jeszcze nie wejdziemy. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby się doenchantować ładnie, dozbroić i ogarnąć, więc no. Tutaj cały czas mi wiadomości jakieś przychodzą, matko. Ludzie się pobudzili. Ja dzisiaj, bo ja to nagrywam w czwartek rano, by the way, jest w tym momencie 8:44. Ja już wróciłem z trasy, bo byłem od 6:30 w trasie, no i wróciłem w sumie dopiero co do domku i stwierdziłem, że wam od razu nagram odcineczek. Dojdziemy do tego lasu wiśniowego i rzucimy ponownie. Ja nie robię tak, że tak jak niektórzy, że tam
W miejscu, gdzie spadła perełka, oko, to tam sobie rzucam kolejny raz. Nie, idę jakiś kawałek drogi w tę stronę, którą mi oko wskazało. I następny raz dopiero rzucam. Dobra. Klatkuje mi strasznie, wiecie? Znaczy wiecie, widzicie w sumie też, tak samo jak ja. No ale cóż, okej, okay, to jest po drugiej stronie, to ja sobie po tej stronie jeszcze rzucę to. Z tego wzgórza. To będzie idealne wzgórze na to. I... Dobra, cały czas w tę stronę. O, fuck, se miejsce wybrałem. Dobra. Czyli w stronę tego lasu, widzicie? Dobra, miałem przeczucie, że tam powinienem rzucić następne. Ale to mi się oko nie zniszczyło, więc jest spoko. Szansa w sumie nie jest jakaś szczególnie niska. Nie pamiętam, jak wyglądała liczbowo szansa na to. Ale wiem, że dość często się potrafi niszczyć nawet kilka tych oczu z rzędu. Natomiast tutaj drugi rzut i jest dobrze. Tam jest wioska. Ła. Nie wiem, czy przeze mnie odkryta. Raczej zakładałbym, że tak. Ale to sprawdzimy w drodze powrotnej najwyżej, dobra? I właśnie, bo ja tutaj tak wyszedłem sobie, a w którą stronę ja mam wracać, to ja nie wiem. Na południe, dobra. No dobra, na południe. Pamiętajcie, na południe. Czyli w górę idziemy na północ. Potwierdzę. I ewidentnie ta wioska może być niezwiedzona, bo klatkuje mi ewidentnie z powodu generowania świata. No, tutaj coś dzisiaj jest tak dupa dupa. Z tego wzgórza rzucimy kolejne. Ła, ajdź. Ogólnie twierdze generują się, bo nie ma jednej twierdzy na świat. Zawsze jest ich dużo. Twierdze generują się w okolicach 600 kratek od spawna. Takim mniej więcej, tak się zaczynają generować. Twierdz jest więcej zawsze niż jedna i oczy nas prowadzą do najbliższej zawsze. Ja pierniczę, wy widzicie to? 20 klatek. Weź się wygeneruj, ja w tym czasie sobie rzucę. Może nie w stronę jeziora lawy sobie rzucę. Stąd sobie rzucimy. Please generuj się, świecie, co to ma być? Żenada, siarę na odcinku robisz. Ła. O, chyba nas tak trochę poprowadzi, co? Ej, ale bardzo dobra pasta, jeśli chodzi o oczy kresu. Dobra, nie będę na razie biegł. Przez chwilę sobie przemaszerujemy na spokojnie, bo... Bo nas tu zjedzą te klatki. Ja pierdzielę. Ludzie, za co ja zapłaciłem? Gdzie jakość? Where jakaś jakość? Ja już naprawdę zapatruję się na nowy sprzęt. Dlatego zachęcam was gorąco do wspierania kanału. Uaktywniłem możliwość wspierania kanału. Ej, zgarniemy sobie dla skóry te krówki. Trzeba będzie do enchantu przecież. Mamy możliwość wsparcia takiego, wiecie, regularnego, na przykład 2 zł miesięcznie, bodajże dyszka miesięcznie albo 5 i 4 dyszki miesięcznie. No raczej zapatruję się na te najniższe kwoty, bo nie sądzę, żeby komuś chciało się na kogoś tak mało znaczącego wywalać tyle kasy miesięcznie. Ale całą kasę, jaką zbiorę, zamierzam przeznaczać na rozwój kanału, więc jeśli to będzie 2 zł miesięcznie od 10 osób, to już mamy 2 dyszki miesięcznie, to dalej bardzo mało do kupienia na przykład nowego sprzętu, żeby troszkę lepszej jakości to nagrywać, ale to już jest więcej niż 0, co nie? Ja sobie z własnej kasy też jeszcze zamierzam odkładać, ale póki co mam masę innych wydatków, więc też średnio najeżdża. Ładne te wzgórza. Gorzej, że klatkuje mi to gówno zasrane, bo się generuje, no. Może w podziemiach mam ten, w tym momencie gdzieś tutaj te miasta starożytne. I może dlatego mi tak mocno klatkuje. One też się dogenerować muszą ładnie. Ej, masakra te klatki, naprawdę. Ja was przepraszam za to. Nie wiem, czemu mój laptop tak się dzisiaj źle zachowuje. Inaczej go wychowałem. Obiecuję, że inaczej go wychowałem. Oa, fucking no! I po co mi pokazuje 80 klatek? W ogóle...
Przecież ja to inaczej ustawiałem. What the fish? Ustawiałem na 60 przecież już dotychczas. Niechże mi się to ustabilizuje do 60. Takich płynnych, ładnych 60, a nie kurde. Żenuła po prostu. Naprawdę, sorry, ja inaczej wychowałem tego laptopa. Ja żałuję, że kupiłem tego laptopa, zanim się lepiej zapoznałem w takich sprzętach. Bo on ogólnie działa dobrze, spełnia swoją rolę, ale... spełnia tę rolę po najniższej linii oporu. W 4K mi wymontuje, jeśli będzie potrzeba. I tak dalej, tego typu rzeczy. Natomiast... potrafi tak klatkować, nagrzewać się jebitnie, głośno pracować i tak dalej, więc no troszkę żenuła się zachowuje ten laptop czasem. Ej, no masakra! Fuck! O, fuck! Ładna wioska. No dobra, kolejny rzut. Jesteśmy blisko. Ło! Nice. To znaczy, że z tych podziemi może być wejście, jeśli to nie jest jakoś daleko. Więc może nawet nie będziemy musieli kopać za bardzo. W tę stronę, czy już skręciliśmy? Już ominęliśmy linię, na której istnieje ta twierdza. Co jest ciekawe, teraz trzeba będzie gęściej to rzucać. Z tego wzgórza rzucimy, z tego wzniesienia małego. I zobaczymy, co nam teraz powie. Dziewiąteczka. Okej, czyżby w tamtej górze gdzieś? Chyba trochę za daleko. To się właśnie rozwaliło? Chyba tak. Przynajmniej tego nie widzę. Wydaje mi się, że widziałem taki odprysk, a nie spadający itemek. Ale jest dobrze, jest dobrze. Prowadzi nas to już gdzieś tutaj blisko. Skoro zmieniliśmy kierunek. A to bardzo dobry znak. Jeśli ktoś gra, to wie. Cześć, zombiaczki. Nie mam dla was czasu, mam ciekawsze zajęcia. Dobra, z brzegu rzucamy kolejny raz. Jesteśmy już jedno oczko do tyłu. Akurat zachód idzie słońca. Okej. No dobra. Czyli znajdziemy tę twierdzę już prawdopodobnie w nocy. To może być gdzieś pod tymi górami, mordeczki. To może być gdzieś tu. Dzisiaj skupimy się na znalezieniu tej twierdzy. Jeśli będzie taka możliwość aktywowania portalu, ogarniemy sobie, jakie kordy są na tę twierdzę, żeby móc do niej wrócić potem w normalnym czasie. Jak będziemy na to gotowi. I będziemy już tak naprawdę zbliżać się do endgame'u pod kątem szukania twierdzy i pod kątem rozgrywki Minecrafta. Natomiast... Ej, was to pewnie też irytuje, bo mnie by irytowało, jakbym oglądał, kurde, na odcinek na YouTubie i widział coś takiego. Ej, no naprawdę, ale to się dzisiaj źle zachowuje, ja pierdzielę. Jeszcze zaraz potworki będą, to wcale nam nie ułatwi. Szczególnie przy takim klatkowaniu. No ja pierdziu! Nie kupujcie gigabajta G5. Odradzam mocno. Zapatruję się na jakiegoś lenowiaka, bo lenowiaki były spoko. Ej, no czajcie tę żenadę? Czajcie tę żenadę? Dobra. No tak, kuźwa, to właśnie chciałem. Dobra, mamy to. Dobra, czyli schodzimy tutaj gdzieś w dół. Wiem, że minąłem jedno zejście, ale tutaj chyba też coś się znajdzie, co? Fuck, no! Mam nadzieję, że ta twierdza jest tego warta. O nie, mam jedną pochodnię. Dobra. No dobra, no to co? Raz martwemu śmierć, co nie? Ła! Nie mówcie mi, że będzie zatopiona ta twierdza. Musi być gdzieś tutaj.
Powinienem w ogóle to inaczej rozplanować, bo ja już wszedłem pod ziemię, a mógłbym znaleźć konkretne koordynaty i sobie do nich wejść po prostu. W sensie nawet pod ziemią spróbować do nich dotrzeć. Do tych koordynatów. Tam jest też jakieś coś. Ej, to może głupie, żeby pod ziemią to zrobić. Ale rzucimy. Spadło pod nas. A nie. O. Ej, nie, no dziwnie trochę. Wyjdziemy stąd jednak jeszcze. No. No tak, tak. Właśnie tak chciałem zrobić. Taki był plan. Ej, co jest? Myślałem, że to jednak tutaj było. Oh fuck. No dobra, coś się pozmieniało, mam wrażenie. Albo coś źle zinterpretowałem. Dobra, ale mamy 6 oczek. Niby zdałoby się gęściej tutaj rzucać. Aha! Gdzie to oczko? Tutaj. No weź spieprzaj mi stąd, kurde. To klatkowanie to jest po prostu żenuła. Dobra, to oznacza, że tutaj możemy się w sumie wkopywać. Moi drodzy, tu się możemy wkopywać. No i trzeba będzie jednak się wkopać, no na to wygląda. No ale dobra, no. Hej ho, hej ho. Do twierdzy by się szło. Yo. Yo, yo, MC, madafaka. Myślę, że tak czy siak się tutaj wkopiemy w miarę do twierdzy albo tuż obok. Wiemy na pewno, żeby się rozejrzeć. Ej, no naprawdę. Ja was serio przepraszam, ja nie za to płacę gigabajtowi, żeby tak tak działał. A zapłacę mu chyba, kurde, jakimś zalaniem wody czy wypadnięciem przez okno. Na to zasługuje ten laptop. Nice! Zawsze chciałem, żeby skończyła mi się łopata w takim momencie. Pamiętacie, jak zrobiliśmy za dużo łopat? No właśnie. Też pamiętam. Wiecie, gdzie są? Ha! Ja wiem, gdzie ich nie ma. Z nami ich nie ma. No mógłbyś, już się na pewno ta twierdza wygenerowała wystarczająco, no. Żenuła po prostu. A, wiem, na co musimy uważać. Na silverfisze. O, 32 poziom, może by tak już była. Z tego co wiem, to chyba nie zagłębiali twierdzy bardziej, więc mogliśmy już ją minąć teoretycznie, jakimś cudem. No dobra, no przytulę trochę żelaza, co nie? Nie będę wybrzydzał. Dobra, jeszcze trochę spróbujemy, na poziomie 0 się rozejrzymy. Bo mam coś dziwne przeczucie, że możemy to ominąć. Twierdze były trochę płyciej. Jeszcze to klatkowanie, naprawdę. Ej, no to irytuje jak nie wiem. Coś tutaj jest. Coś mi tutaj bulgocze, jak słyszycie. I tak się zastanawiam, o ciul chodzi. I czy powinienem się tym interesować? Dobra, na razie nie. Na razie idziemy w dół.
Wiecie co, znając życie, to ja tutaj może zablokuję. Bo jeszcze się coś da radę zrespić. Dobra. No dawaj, 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 gościu. Słyszę już na pewno lawę. Słyszeliśmy wcześniej jakieś ruchy podwodne. Okej, teraz się nie dziwię, że słyszeliśmy ruchy podwodne. To mi nie wygląda jednak na twierdzę. No co jest? Szkoda mi pod ziemią rzucać ten. Kurde no! Zasrane no. No chyba sobie jaja robicie no. W dupie mam to kurde skakanie. Nie wygląda mi to na twierdzę, wiecie? Pod ziemią nie chcę rzucać tymi oczami, bo po prostu mam wrażenie, że to będzie zmarnowanie tego oka i ono mi gdzieś zaginie w ziemi i tyle no. Bo ono leci w stronę twierdzy. Ja sobie spróbuję wykalkulować, w które miejsce ono mi opada. Skopiemy w tę stronę naszą, nasz ten wywiert, że tak to ujmę. A następnie będziemy jechać w dół po prostu, aż wpadniemy do twierdzy, no. Co tu więcej wykombinować? Mhm. Dobra, jeszcze jeden rzut. Na zachód. I powiedzmy, że to będzie gdzieś tutaj, tak? Na oko. Około 1070 na 1000, na minus 1280. Dobra. Tak to zrobimy. 1070 na minus 1280. No i dość głęboko. No dobra, no to działamy, mordeczki, działamy. Ja chcę dzisiaj przynajmniej to znaleźć, na tym się skupimy. Na zachód 1070-1280. Myślę, że tutaj już pod żwirem, o, to będzie dobra opcja. Czy to jest... ślepy jestem, east, west, dobra. W tę stronę się kopiemy w takim razie. Obyśmy też nie trafili na pułapki. Okej. Dobra, czyli mniej więcej w tę stronę, no dobra. Bo my możemy dosłownie gdzieś tam blok od twierdzy się wkopać i nas może ominąć radość życia. Dobra, tu zaczynamy naszą przygodę ponownie. No chyba sobie jaja robicie, tak? Jak łopaty nie mam, to tutaj właśnie, gdzie ja potrzebuję, będzie coś, co się skopuje łopatą. Ale ja będę dzisiaj nerwowy w pracy, co? Tak mnie Minecraft wykończy. Okej. Coś mamy. Jakąś dziurę mamy, ale kwestia, czy to będzie taka dziura, jakiej potrzebujemy. Jest to kanion. I jest to póki co byle jaki kanion. Ale może się okaże nie byle jakim. Bo może w nim będzie właśnie wejście do twierdzy, które mniej więcej wskazuje nam oko kresu. Dobra. To jest kamień, z którego nigdy nie korzystam, więc mi go nawet nie szkoda. Rozejrzymy się w tym kanionie, moi drodzy. Dziena! Dziena, klatki, dziena. Szanuję. Za chęć wkurzania mnie. Trochę dupę widać, wiecie? Ale dobra, no.
Rozejrzyjmy się. Jak już trzeba, to się można rozejrzeć. Aha. Tutaj trzeba pięterko niżej zejść. Tam coś się działo. No, którą to stronę? Co to jest? Jakiś spawner? Tu się coś dzieje grubszego, tylko gdzie? No, w tamtą stronę, czyli dobrze słyszę. Dobrze skminiłem. Dobra, mamy to. Ja wiem, że ostatnią pochodnię zmarnowałem, ale zabiorę ją tu stąd potem. Dobra, co my tu mamy? Płytę muzyczną, to się przyda. I w sumie tyle się przyda. Arbuz? Nie no. Walić arbuza, naprawdę? Tyle? Nie o takie łupy nic nie robiłem, moi drodzy. Ale dobra, no. Powiedzmy, że mamy tu stąd wszystko, co byśmy chcieli. Więc, no co mogę poradzić? No zabieram to i spadam. Fucken no, wypadł. Szybko, bo ja chcę sobie tu doświetlić kulturalnie. O, dokładnie tego potrzebuję w tym momencie. Słyszę już, że w pobliżu są geody. O, fuck! Aż tak źle tu jest. Tu jest nawet powierzchnia, słuchajcie. Wody. Ten dźwięk mi się nie podobał. Ej, no naprawdę, where the fuck is twierdza? Dobra, moi drodzy, w tym miejscu na razie przerwiemy poszukiwania, bo muszę to jeszcze ogarnąć przed pracą i siebie. W następnym odcinku kontynuujemy poszukiwanie twierdzy. Jeśli wam się spodobało, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej i do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Cześć!